Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będziemy dzisiaj rozgrywać turniej niepodległościowy. Arena 90-minutowa, tempo gry 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, możliwość robienia berserka, czyli obcinanie sobie czasu za możliwość zyskiwania większej ilości punktów po zwycięstwie. Turniej 11 listopada, oczywiście, godzina 18 na żywo. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że jest nas dużo. Jest nas 80 osób ponad. Bardzo się cieszę. Marzy mi się oczywiście przebicia tej bariery 100 zawodników. Witam cię, Michale. No, ale i tak jest wspaniale. Bardzo się cieszę, że jest dużo, dużo zawodników. Wiem, że i z Bydgoszczy się pojawili szachiści i z różnych stron Polski. Także mimo wszystko turniej ogólnopolski, że tak się wyrażę, nie lokalny. Bardzo się cieszę. Z tego powodu tutaj już tylko wyłączam pewne rzeczy, żeby mi tutaj nie lagowało. Ok. Moi drodzy, do rozpoczęcia mamy 8,5 minuty. No i czekamy cierpliwie na rozpoczęcie tego turnieju. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Jest ku temu świetna okazja, świetna data. Bardzo dużo turniejów jest organizowanych oczywiście w tym dniu odzyskania przez Polskę niepodległości, tak. Także fajnie, no fajnie, że jesteście i zaufaliście Szachusiowi. Już 86 osób, no jeszcze 14 osób i będzie pełna setka. Witam Szmidka, witam Alcybiada, tutaj Hagen 86 Fon, Kit 39, Karol 19 i tak dalej, i tak dalej. 30 się kończy. Józek Arbuzek, taki fajny nick, zapamiętam. Alechin Kaspar, Freestein 23, Gaucho 3, Lord Styx, witam cię Radku. Jest też kilku znajomych, bardzo się cieszę. Dobrze, moi drodzy, przywitam tu wszystkich na czacie. Okej, witam Pulchny, cześć, 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 oczko. Już tylko wkleję tutaj link, żeby wszystko działało jak należy. Zdaję sobie sprawę, że turniej będzie w charakterze dosyć błyskawicznym, 3 plus 2, no tak, większość zawodników po prostu, większość takich turniejów jest w takim tempie w internecie. Także i postanowiłem tutaj troszeczkę to skrócić tym razem. Przepraszam najmocniej. Ok, tutaj już kopiuję link. Ok. Link się chyba wkleił, ale jeszcze raz go wkleję w takim razie. Ok, mam nadzieję, że będzie działało. To jest oczko, o co tutaj chodzi? Moderator. Aha, 10 minut to będzie trwało, zanim chyba się link wyświetli. No ale mam nadzieję, że większość sobie poradzi. 11 plus 11, no nie, no to był hardcore. To by był już hardcore, Michale, na takie tempo. Arena 1 plus 1, Edwardzie, wiesz co, nie przepadam za buletami, bardzo nie przepadam za buletami, więc nie sądzę, żebym zrobił taki turniej. Znaczy, od czasu do czasu sobie człowiek zagra kilka partii takich na odmóżdżenie, że tak się wyrażę, ale nie, 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 ja takich turniejów tutaj na pewno nie zorganizuję, także przykro mi bardzo. Cześć Radio, Stefanelio, witam wszystkich serdecznie. Fajnie, że jesteście. 87 osób. Dużo. Cześć, Turynatory. No trochę, 1 plus 1 to faktycznie troszkę taka walka, no. No, szybką myszkę, dobre łącze. No, ale ruchy też trzeba wykonywać w miarę poprawne. Wiadomo. Link do turnieju, bardzo proszę. Już wklejam.
Jest razem z hasłem. Hasło też już piszę, bardzo proszę. Można się oczywiście jeszcze zapisywać, 88 osób. No, w ciry trzeba dostawać. O, trzeba dużo porażek w życiu ponieść, żeby potem się być lepszym, silniejszym, wiadomo, no. Wszystko doświadczenie, wszystko doświadczenie. Trzeba próbować. Dobra, Michale, piszesz. No, buleta dobrą taktyką może być skakanie skoczkiem w tę i z powrotem. Można szybko nabić ranking, niestety później nie przejdzie. No, powiem ci szczerze, no, to nie jest do końca tak, bo zawodnicy, którzy grają buleta, niekoniecznie wykonują jakieś takie głupie ruchy. Mamy 90 ludzi, super, Ancko. Jeszcze 10, jakbyście kogoś zaprosili. Jabkoid, dziękuję serdecznie za followka. 91 osób, słuchajcie, 3,5 minuty do rozpoczęcia. Może setka pęknie, byłoby świetnie. Zapraszajcie znajomych, słuchajcie, przyjaciół. Trat 666, dzięki serdeczne za followa. Jakby co, to jeszcze raz tutaj mogę wkleić linka, chociaż... No dobra, wklejam, zaspamuję was trochę. Ale może się uda przebić dzięki temu tutaj setkę ludzi. Oby było setka. Ze skakaniem skoczkiem chodzi o to głównie, żeby w jedną stronę ruszyć i z powrotem. Na F3, na G1, na F3, na G1. Zyskujesz wtedy czas. No niby tak, ale to też nie przejdzie do końca. To nie jest takie proste. Jednak minuta to nie jest tak mało, wbrew pozorom. Można zrobić naprawdę kilkadziesiąt dobrych ruchów przez minutę. Ja tu się trochę posilam czekoladą. A co tam? Raz się żyje. Dziewięćdziesiąt sześć osób. Świetnie. Bardzo się cieszę. Jeszcze cztery osoby, moi drodzy. Cztery osoby i będzie świetnie. Trzy osoby, 97 ludzi. Wszyscy na ostatnią chwilę. Wszyscy na ostatnią chwilę. Ekstra. No, powinna pęknąć setka. 98 jest. Świetnie. No jeszcze jakby wszystkie osoby dotrwały do samego końca, byłoby wspaniale. To by było już coś. Witam cię, Szpaku. Jeszcze dwie osoby. No dwie minuty. Dwie minuty, dwie osoby, proszę państwa. No może sto kilka się zbierze. 99. No i jeszcze jedna osoba będzie ekstra. No to będzie rekord turniejowy. No ale taka data, no to więcej ludzi ma czas. Jest 100 osób. Jest 100 osób i setne miejsce zamyka pan o nazwisku Mr. X Derox. Witam serdecznie i dziękuję za to zaszczytne miejsce. Kacper, jesteś też tutaj na ogonie, 99, dlatego też łatwo cię znaleźć, są jakieś zalety. I tu wcale się nie śmieję. Jest 100 osób. No miejmy nadzieję, że jeszcze kilka dojdzie w trakcie. Może ze 110 się uzbiera, miejmy nadzieję, bo można się w czasie turnieju oczywiście dopisywać. No i wspaniale, wspaniale, ekstra, ekstra, robić screena trzeba. Bardzo proszę, link do turnieju i hasło wpisuję. Hasło to szachus, przez wszystkie małymi literami. Czy będę grał jakieś nowe debiuty? No, myślę, że mogę pograć jakieś inne otwarcia. Myślę, że tak. Spróbujemy sobie pograć inne otwarcia. Minuta do rozpoczęcia, moi drodzy. Mamy 105 ludzi. Fantastycznie. Fantastycznie, fantastycznie. Ale jest nas dużo. To jest zawsze fajnie. No nie, Michale, nie będę zmieniał tutaj już ników. To nie jest chyba aż takie mocno ważne. Kiedyś założyłem szachuś jeszcze przed YouTube, także... przez C5 królewsko-indyjską? Mogę spróbować, dlaczego nie? Mamy 106 osób, pół minuty do rozpoczęcia, ale fajnie, ponad setka pękła. Bardzo się cieszę. No, kiedy odwrócimy tabelę? W pierwszej dziesiątce jesteś na czele. Pewnie tak. Miejmy nadzieję, że pierwsza dziesiątka kiedyś pyknie. Dzień dobry. Uok boy. Nie mogę wziąć udziału, ale życzę wygranej. Z chęcią obejrzę półtorej godziny mega szachów. Okej, okay, dzięki, dzięki. Jedziemy. Powodzenia życzę wszystkim. Szmitek 8-4. Okej. Okay. No to jak nie swoje debiuty, to nie swoje. Gramy Karokana. 3 minuty plus 2 to jest dużo czasu. Sobie zagrajmy. Skoczek D7. Trochę z innym planem.
Może w pułapki jakieś tutaj nie wpadł przypadkiem. Zagrajmy e6. Tam goniec f5 trzeba było oczywiście grać. No skoczkiem wyjdźmy. No i teraz pytanie, że grać h6. Jak mi zbije tutaj? No gram h6. Ok. Wybijamy, wybijamy. I skoczek tutaj. No i myślę, że jakieś aktywne posunięcie typu goniec d6 będzie całkiem ok. Zróbmy też roszadę. Hetman e2. No dobra, hetman e2 można, rzecz jasna. Zagrajmy b6, żeby gońca uaktywnić. Potem przez c5 można. Pewnie można szybciej jakoś tak w miarę aktywnie zagrać. Niech na razie będzie tak, jak będzie. Też jest ok. No tu jest dużo czasu. Tutaj Szmitek wiem, że wymiata troszeczkę w szachach takich buletowych bardziej. Tutaj trzeba trochę jednak pomyśleć. No i hetman c7 z próbą c5 zagrania oczywiście. Miejmy nadzieję, że to żadnego mata nie dostanę. Tutaj się rozgrywa, tutaj się rozgrywa. Dobra. No może jakąś wieżą trzeba zagrać. Myślę, że to na pewno będzie dobry pomysł. No i druga wieża wchodzi do gry. Tak poniekąd. No i tutaj trzeba ruch chyba taki wykonać w końcu. A jeszcze goniec b5 jest. Czy tu nic nie grozi oczywiście, ale wieża, może wieża e7 wtedy. Już wieża f8 może lepiej, żeby została. No ale już poszło jak poszło. Spróbujemy tu teraz skoczka może wstawić. Ok, no dobra, to grzecznie wracam wieżą na f8. Przyznajemy się do błędu. Hetmanem? Chyba hetmanem można. Ok. I co dalej? Bo teraz tak. Tutaj będzie mi chciał hetman próbować zagrać. Tak, ale zaraz mam gońca. Przecież mogę sobie spokojnie tutaj stać. Przeciwnik mi proponuje remis. No myślę, że jeszcze trzeba pograć trochę. Tylko jak tu się rozegrać? Niech ja się zastanowię. Jest dużo czasu. Może, a nie, tu nie mogę. Może tak w ogóle kopnąć. Taki król h8. Nie, król h8 mi się nieco nie podoba. Może spróbujemy po prostu skoczkiem aktywnie zagrać? Myślę, że zagramy skoczkiem aktywnie na d5. Jak będzie taki ruch hetman e4, to zawsze mamy f5. Trochę go tu przyblokujemy wtedy. No dobra, mamy ruch f5. Wprawdzie tu się pole oczywiście osłabiło, ale może z planem wybicia skoczka, skoczek f6, coś w tym stylu, zaraz zobaczymy. A czekajcie, czy ja tutaj przypadkiem nie biorę figury f4? F4, tutaj, no trochę mi się król rozwali, to może być bardzo niebezpieczne. No myślę, że nie, to od razu odrzucę, ale tak zagrać sobie w ten sposób, myślę, że można. Cześć Smoku, witam cię serdecznie. No zobaczymy, jak pójdzie. Zobaczymy. Tutaj zaskoczyłem pewnie Szmitka wyborem debiutu, czyli Karokan. Obrona Karokan. No tutaj oczywiście jak skoczek zagra na G6, to wieża E8. W tym turnieju też trzeba grać, słuchajcie, trochę szybko, bo nie ma na co czekać. Wieża E8 to tu mi zagra. Może skoczkiem w takim razie jakoś aktywniej. No dobra, grozi bicie, więc raczej musi odbić, to ja chyba pionkiem w ogóle wybije. To może być dosyć dobre. Też tu na końcu. Goniec może, nie, no wybijemy pionkiem. No teraz tak, tutaj ewentualnie na D6, hetman D6, no będzie taka zwrot jakości, ale będę tam operował na linii D. Tu jeszcze wieżę otworzyłem świadomie. Teraz mogę próbować grać na różnopolowe gońce. Witam cię Zibi, witam serdecznie. Jeszcze można się dołączyć do turnieju. Zapraszam serdecznie. Tutaj będzie taka wymianka.
No jest to opcja ciekawa. Ja myślę, że się na to zgodzę. Chociaż z drugiej strony może goniec D5? A, taki ruch jeszcze nikomu nie zaszkodził. Goniec D5 niech będzie. Okej, para gońców jest. Troszkę przyblokowany przeciwnik, chociaż jest C4 jeszcze. Aha, dobra, taki ruch. Dobra. Takie posunięcie zostało zagrane. No ciekawe. Może w takim razie spróbujemy trochę pograć pionkami. Troszeczkę przestrzeni złapać. Dobra, tutaj jakaś wymiana się szykuje. Ja mogę spokojnie wybić tutaj i mieć naprawdę dobrą grę. I tak chyba zrobię, słuchajcie, z tymi różnopolakami. Chociaż z drugiej strony się nie chce tego grać. Ale wybijemy. Wybijemy to. I zagrajmy sobie. Może zagramy tak. Może zagramy tak. Okej, zagrajmy tak. Wszystko na białych polach stawiamy. No to jest w miarę chyba remisowa pozycja. No tak mi się wydaje. Wybicie poszło. Tutaj pionek słaby. Może być. Okej. No i zmieniamy teraz tutaj linię. Zagrajmy tutaj na tego pionka C3. No zgoda. Oczywiście tu się wszystko w ten sposób rozgrywa. No dobra, zagrajmy tak. Na tego gońca jeszcze tutaj popatrzymy. Okej, tutaj na B3 przyblokujemy. Grunt to mieć tutaj kontrolę. Wieża D5, E5, coś takiego będę kombinował. Ten goniec mi zawsze pionka E4 obroni, a ten goniec już może mieć tarapaty. Może być już w tarapatach. Okej, tak, zagrajmy. Czy goniec będzie miał gdzieś ucieczkę? Spróbuję go chwytnąć. Tu muszę bronić. A jak zagram tak. Czy ten goniec mi ucieka gdzieś? Chyba nie. Goniec A7, wieża A8. Złapię gońca, po prostu. Jeszcze jest oczywiście zagranie C4. A, jeszcze wieża B7. No tak, złapanie gońca, ale fajnie. No, dzięki Śmitek. Powodzenia w następnych rundach. Okej. Kupo E610. Zagrajmy E4. Okej, no to niech będzie gambit królewski. Dobra. No i jedziemy. Królew 1, no tak trzeba grać. I wrócił? No jedziemy, żeby zyskać centrum. No to od razu tak. I problem ze skoczkiem, nie ma za bardzo skoczek ruchów. A tak zagrał. No dobra, no to wracamy. Gdzie skoczek ma ruszyć teraz? No to muszę wybić, żeby mi nie wskoczył na E3. No i zaraz będziemy go odpędzać, ewentualnie jeszcze będę rozgrywał się kolejną figurą. Ale ostro tutaj mnie przeciwnik musztruje. No goniec wraca grzecznie. Okej, no zagramy koń F3. Wszystkie figury grają. Ten wisi, no to H3. No i chyba skoczek nie ma za bardzo ucieczki. I kolejna figura złapana, moi drodzy. Kolejna figura. Rzecz jasna, walka jeszcze trwa. Odejdę sobie grzecznie królem na G1. Taka roszada z wieżą na H1 to jest zawsze dobry pomysł. Tutaj hetmana na A1 ze wszelkich związań go przetransportuję. I teraz mogę chyba tu uderzyć w ogóle. Chyba mogę. Bo jak bicie tutaj, to na H7. Szach. Aha. Król H8 i goniec F5. Z szachem biorę tego gońca. Zagram tak, żeby hetman miał placówkę na E4 z atakiem patowym. Tak zrobimy. Skoczek G6 i chodzi mi po głowie taki fajny ruch goniec E7. Goniec E6, przepraszam.
Tutaj to tak, muszę. Dobry wieczór, witam cię. No dobra, weźmie mi tu. Mogę już zagrać tak i w zasadzie chyba wygrywać. No chyba tak muszę. Wieża wchodzi. Tak jest. Dzięki serdeczne. No, widzę tutaj niektórzy wymiatają. Budziolek 96. 122 osoby. Dzięki serdeczne, ludzie. Fajnie, że jesteście. 122 osoby. No, gramy niedługo. Niedługo gramy. Zapraszam serdecznie wszystkich. Hasło Szachus. Link do turnieju Smoku już wysłał. 122 osoby. Pięknie, dziękuję za frekwencję. Jesteście niesamowici. Bardzo się cieszę. No to teraz będziemy, słuchajcie, następne turnieje próbować robić na 200 ludzi. No ale to i tak jest wspaniale. No dobrze, C4, Igor Tiger. No odpowiem może tym samym posunięciem. Ok, odpowiemy również tak samo. Skoczka wyprowadzimy. Ok, mamy schematy królewsko-indyjskie, angielskie. No i grzeczna roszada. Dobra, tutaj taki ruch, no to zagramy tak. Ok, takie schematy to ja bardzo lubię. Bardzo lubię grać takie schematy. No i teraz, co tutaj pionek leci? Panie kolego, pionka wziąłem. Po prostu wziąłem pionka. Bez walki. Egzaminy, egzaminy, powodzenia na egzaminach. No dobra. Jakieś A6, żeby wzmocnić B5 za chwilę. No może być takie zagranie B3. Goniec F5. Teraz to jeszcze lepiej. Tutaj czy na B6? To jest pytanie. Myślę, że tu, bo od razu atakuje, tak? No, a jak atakuje, przeciwnik daje wybić. No to przyjmuje. No i tego gońca mogę paskudnego sobie wybić i jest dobrze. Zaatakujmy wieżę. Tutaj na E4 go sprowokujmy. Rozegrajmy tak, sprowokujmy do F3. Trochę osłabimy. Nawet mogę wrócić. Wrócę tutaj, żeby skoczkiem przez D7 przejść. Tu się troszeczkę linie pootwierały. Diagonale, nie linie. Analizy szachowe ważniejsze. Tak jest. Dobra, przepychamy. I potem A5, żeby goniec zagrał. Proste. No tak, wymiana nastąpi na pewno. Ten goniec wcale nie musi tutaj też dawać szacha. Jest dużo czasu na wszystko. Zagramy sobie skoczek B5, B6. Oj, Krzysztof, ucz się pól na pamięć. No wybijemy. Mamy dwa piony więcej, trzeba wymieniać. Kolejny pionek wisi. No to biorę. Biorę, panie kolego, biorę. Jeszcze mogło, no, można było nawet przepychać. No ale już trzy pionki to sobie w tej wersji powinny poradzić bez problemów. Ojejku! Skoczek mi się nawinął. Kurczę blade, to teraz dałem szansę przeciwnikowi. Dlaczego? Dlaczego, proszę pana? Ja podstawiłem, misklik mi się tutaj zrobił. No dobra, dziękuję. O, rety, rety, słuchajcie. 127 osób. Jak cudownie. Fajnie, fajnie, że jesteście. O, kurczaki, położyłem czekoladę, słuchajcie, obok gorącej kawy. No to mam za swoje teraz. Wiem, mało interesujące, ale zjawisko ciekawe. No, mi skliknął. Faktycznie był taki dziwny. Jagrad. Ok. No, gramy swoje. A słuchajcie, może inaczej zagram. Może skoczek F3 zagram. Z B3. I z takim planem. No i z E3. I z C4.
Wieża G1 z planem G4, tak jak Jan Krzysztof Duda. No to jeszcze goniec R2 trzeba przygwozić skoczka. Szybki plan. Ja już tu atakuję, nawet jak nie ma roszady przeciwnik. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale każdy atak nawet taki może wyglądać groźnie. No lecimy na przeciwnika. Ok. No G6 zagrać trzeba. No i myślę, że tutaj skoczkiem się jeszcze władujemy na D5. Będę naciskał. Mój przeciwnik dosyć szybko gra. Hetman C2. Zawsze długo roszada jest w zanadrzu. No to teraz kulturalne wybicie. I myślę, że zrobić roszadę czy nie zrobić, słuchajcie. D4 chyba trzeba zagrać tutaj. D4. Skoczkiem wybić za chwilę. Miejmy nadzieję, że dobrze to pokalkulowałem. Okej. Wiecie co, ja też chyba zrobię tu długą. Jednak trochę tutaj obawiam się o tego króla w centrum. Niech będzie długa. Tutaj, ale to mogę wziąć pionka. To jest zamierzone zagranie? Przypuszczam, że tak, ale wezmę. Brawo, Pulchny! Brawo, brawo! To mi się podoba. Punkty trzeba zdobywać. To próba wymiany hetmanów tu jeszcze wisi. No na pewno myślę, że pozycja białych jest po prostu wygrana. Aby nie podstawić, bo taki skoczek na włosku wisi. Okej. Tutaj mi weźmie, tak? Zapraszam. Tutaj wisi na... Wisi na H5, więc biorę figurkę. Figurka zdobyta. Dobra. No grzecznie wracam na swoje miejsce. Chociaż może goniec F3 było bardziej dokładne. Nie, no tak tutaj bronimy. Okej. Pytanie, jak dalej grać? Można grać w bardzo różny sposób oczywiście. Może tak spróbujemy tutaj coś chwycić. No wybił. Dobra, to mi wybił. Wybijmy wszystko. Zaraz, ja podstawiłem figurę. Oddałem ją w ogóle bez walki. Przecież skoczek D5. No właśnie, Krzysztof, co ty zrobiłeś? O rety, Krzysztof. Ale zaraz, poczekajcie. Nie, no tutaj nic nie zdobywam, niestety. Ale mam pewien pomysł. Nie wiem, czy do końca on się uda. Jak mi zbije na E3, czy ja nie mogę rąbnąć tam? Wieża bije, tutaj goniec, król, tu chyba tak. Chyba działa. Szanse wyrównane, oczywiście. No ale gram tu teraz. Aha, i skoczek tutaj wlatuje. A nie, z szachem jest przecież. Z szachem wchodzę. No jasne. No dobra, gdzieś muszę tym gońcem czmychnąć. Może tu? Na ten moment. Tutaj wisi, tu wisi. Skoczek D5, no goniec gdzieś daleko ucieknie. Skoczek będzie miał swobodę gry. Okej. Goniec H2. No i tutaj chyba biorę. Aha, nie biorę. A to tak. Z opcją na C7 wzięcia tutaj i wymianą. Wchodzę skoczkiem z szachusiem. Tak, tak. Dobre to było, dobre to było. Zapamiętam sobie, zapamiętam. No ważne jest to, żeby nie mieć pionka bandowego, bo inaczej będzie remis. Okej. Okay.
Tak, pionka bandowego mieć nie mogę. Dokładnie, dziękuję bardzo. No i szachuś wrócił na 2500. Zobaczymy jak na jak długo. Ekstra, ekstra. Gratulacje, chłopaki. 131 osób. Wow. Wow. A ja się bałem, że setka nie pęknie. Wspaniale. No, ten plan zwierzak 1 jest bardzo ciekawy, ale to nie jest odkrycie Dudy, oczywiście. Rajdosław. No dobra, gram Francuza. Nie lubię grać Francuza, ale gram nie swoje debiuty dzisiaj, więc niech tak będzie. Będzie symetryczna poza. Ojojoj! Mój drogi przeciwniku, bardzo chętnie przyjmę tego skoczka. No i tu wisi. Chciałbym zbić hetmana. Sprytnie. O nie, no to tutaj jest fajnie. Tak grać w szachy to możemy. Jeszcze król e2. Koniec g4. No dobra, wymieniam. Oczywiście, że trzeba wymieniać. Gońce gra już po przekątnych. No biorę te pionki, dlaczego by nie? Wracam grzecznie, żeby nie było blokady przez f4. No to zagrajmy sobie f6. No jak mamy przewagę materialną, no to trzeba ten materiał wykorzystywać. Witam cię, Adam Kucz, witam, witam. Roszada zawsze mile widziana. Już też można było tak grać, tak. Wieloraki sposób. No wybijamy. Oczywiście, że wybijamy bez większego namysłu. I aktywnie. Jakieś d4 pewnie dostanę, nie? No to tak. No to widełeczki. I na g1. Poleciało. Dzięki serdeczne, Rajdosław. No tam prezent dostałem od ciebie w postaci skoczka na g5. Szachuś, czemu o sobie w trzeciej osobie? No nie wiem, no tak po prostu, czy to coś złego? Polityki nie uprawiam. No nie wiem, może są zaskoczeni. No nie mam pojęcia, szpaku. Arasiak 9-7. No to gramy. No dobra, zagramy ten koń F3 jeszcze raz. Okej, B3. Dobra. A tutaj to wybije tego potwora. I tak. I zagram tędy. Okej. Tutaj na D5 pilnuję bardzo ważnego pola. To troszeczkę tak strategicznie to pachnie. Zagram tak wieżą. No nie ma pary gońców. Para gońców jest u czarnych. Ale za to tutaj silne pole na D5 się pojawiło. Czarnymi pirca to ja generalnie gram. Grywałem. Mogę zagrać pirca, oczywiście. Okej. Tutaj. Ciekawy ruch. No ale ja biorę piona. Biorę, biorę. Jak dają, to biorę. Tu przede wszystkim ważne pole już bronię. No E3 trzeba grać, żeby nie wpuścić skoczka. No skoczek D5 się przyda zawsze. Takie posunięcie pewnie jest planowane.
To będę wybijał, zagram skoczkiem, zagram hetmanem. Będzie dobrze. Przede wszystkim skoczek mi krzywdy żadnej nie robi, to jest najważniejsze. Pełna kontrola. Ok. No dobrze. Może w takim razie tak. Będzie H4, no to tak. H3 tu i tu. Będzie się chyba to trzymało. Ale muszę przyznać, że przeciwnik naprawdę sprytny plan wybiera, tylko wydaje mi się, że to się nie powinno udać w tym momencie. Ale plan jest ciekawy, bo tu zawsze goniec na H5 sobie może atakować tego hetmana pośrednio. Aczkolwiek mówię, pokazuję tutaj opcję strzałką gońcem na E2 i chyba to będzie wyglądało dobrze. Cześć Mardol, witam, witam. Dzięki Matt za followa. Dzięki serdecznie. Przebyliśmy już ponad 500 followków, do 600 zbliżamy się. Fajna, magiczna liczba. No, myślę, że taką bardzo, bardzo magiczną to będzie już 1000 followów. To jest całkiem dużo, jak chyba jak na szachowy kanał na Twitchu. A dziękuję serdecznie, dziękuję, polecam analizki, polecam. Cieszę się, że się przydają komuś. No dobra, no i co? I teraz idę tutaj z prostym planem. Derox, dzięki serdeczne. No na czas smoku prawdopodobnie mogę wygrać. Oczywiście tam 2 sekundy się dodaje, ale no przeciwnik się troszkę zamyślił. No to teraz chyba taki ruch załatwia sprawę. Podwójny atak. A może wybić tu? O nie, bo dostanę na końcu szacha tutaj i będzie bardzo źle. No dobra, jak jest taka przewaga, no to myślę, że wymieniać trzeba hetmany. Nie chcę tej wymiany. No kurczaki, no to spróbuję dać mata. Ona tutaj, ona H7 właśnie. Właśnie na H7. Tu jeszcze jest opcja szacha. Wykorzystamy to. Jeśli go nie zbije, to jest mat w dwóch. A jeśli nie, to wezmę sobie wieżę. Ok. Myślę, że obrona pionka nigdy nie zaszkodzi. Po prostu wyczekujący ruch. Też można tak było zagrać. No dobra. Hetman E4, hetman G3. Ważne, że figury przeciwnika nie mogą się rozegrać. A teraz daję na to szansę. Może tak teraz? Szach. Spróbujmy tak. Cześć Afrodyta. No i lecimy tak. I zamknijmy tutaj wszystkie. Cały oddział. Tak zagramy może H4, H5, a to może jeszcze za wcześnie. No i chyba Hetman ma kłopoty. Ok, dzięki Rasiak, 9-7. Pioneczkowy, bardzo fajny nick, podoba mi się. Czy w brydża ktoś grywa? Nie wiem, ja nie grywam. E4, to Pirc miał być, tak? Dzięki, Mr. Bartkowski. Za followka. Słuchajcie, 1/3 turnieju już jest za nami. Została godzinka. Adam Kucz, dzięki serdeczne. Ok, może A6 z planem D5.
Wow, dzięki serdeczne za te followki. Froggy Killer. Bardzo mi miło. No widzę, przeciwnik tutaj ma pojęcie o tym debiucie, ma pojęcie. Gra bardzo poprawnie, bardzo. Ok, i wymiana w takim razie się przyszykowała. Widzę, przeciwnik chce wymian. Nie mogę mu tego zabronić. Ale im więcej wymian, tym mniejsze szanse na zwycięstwo. W moim przypadku na pewno. No, grzybobranie, dokładnie. No, nie mogę wymienić tej wieży, bo już będzie bardzo blisko remisu. Spróbuję jeszcze tutaj coś podziałać. No mogę przerzucić gońca. To będzie chyba dobry pomysł. Gdzieś tam go nacepić. Najlepiej z planem skoczek na D7 i może na C5. Może w ogóle C6 zagrać, tylko skoczek troszkę mi tu się właduje. O, muszę pomyśleć, może skoczek H5, może tak. Tutaj poszło. Myślę, że wybiję to gońcem. I skoczek D7 z planem gonić C5. Ta wymiana może być korzystna. Tu się też otworzyła opcja, oczywiście też na E4, ale to nie w tym momencie. Skandynawską jeszcze nie grałem. No nie, jak jest okazja wymiana czarnopolowych gońców, to z tego skorzystam. Jakiego ptaka mam zagrać? No tak, zmuszę przeciwnika do wymiany. Aha, bo jak zagram tak, nie będę miał za bardzo opcji przełomów. To może być sprytne, ale z drugiej strony. A nie, dobrze, potem sobie skoczek na B3 wejdzie i na D4. Dosyć mocno będę stał skoczkiem na D4. Dobra, skakuję tak z tym planem, co mówiłem. Jakbym na A4 wrzucił, to tutaj zawsze wieża wchodzi i bym nie miał opcji na C3. Otwarcie birda, a okej. Tutaj zagrał, dobra. Chyba to w ogóle wybije. Słabo mi się to chce wybić, ale. Nie, nie wybijemy, tak gramy. Tędy czy tędy? Nie no, tym muszę odbić. I to był bardzo ciekawy ruch. Myślę, że tak muszę zagrać. Jak wybiję, to ja tego pionka odbiję oczywiście. Tutaj grozi też bicie na G3 w ogóle. Słuchajcie, birda to jest F4 w pierwszym ruchu. Dobrze mówię, tak? Bo się te nazwy czasem tak mylą. A no to przeciwnik mi tutaj dał pionkę za darmo. Aha, dobra. Teraz tak. Jak zagram tu, to mi gońcem tu. Wybijamy gońca, to jest chyba ten moment. E4. No i ta wieżówka nie jest jeszcze taka prosta. Chociaż z drugiej strony. No trzeba uważać, oczywiście liczyć. No pewnie, że tak. No F4 jestem w stanie zagrać, nie ma problemu. Mogę i H3 w pierwszym ruchu, i A3 i A4.
Nie to, że tutaj się jakoś tak pyszczę popisuję, ale no, jak tutaj ten turniej jest taki, powiedzmy, nie jakieś wielkie cele, wielkie stawki, no to można pokombinować, ale to też może oznaczać trochę brak szacunku dla przeciwnika, chociaż z drugiej strony Carlsen również zagrywał takie głupoty czasem. No ale to głównie pewnie chodziło o rozgłos wokół siebie, tak, który się oczywiście udał. Witam cię, strzelcu, witam, witam. No to wybić należy na pewno. No tak, mój przeciwnik gra dosyć dobrze. No dajmy tego szacha, dajmy. Okej, okay, no i teraz tak, wezmę tu. On mi weźmie tu. Ja tu, on mi zagra tam z szachem. Tak, tam weźmie, ja tego. Mogę być trochę wolny. Zagram tu, on tu, ja tak. Myślę, że aktywność króla tutaj będzie miała ogromne znaczenie, ale pionka trzeba wziąć. No, król muszę zagrać. No, muszę dopuścić tu do wieża D7. Muszę po prostu tak zagrać. W ten sposób. Jakoś przytrzymać piona jednego. I do góry. Aktywność króla musi być. No tak, no dobra, to tego wezmę, to tutaj już. Aha, tu mi wchodzi. No dobra, ale to jeszcze tak próbujemy. Okej, szach. Próba mata. Znowu próba mata, to jeszcze przeciwnik mi ułatwił. Znowu jest mat. To teraz chyba jest wygrana. No teraz to jest wygrana. Dzięki serdeczne. Maksymalna moc, jak tutaj ładnie idzie. 131 osób. Miał być Beard. No to niech będzie F4. Nie no, jak Carlsen. No dobrze, może w kolejnej partii spróbujemy. Tak się rzuca tutaj ptaszek. Ptaszek się tak rzuca na ptaszka. Niech będzie tak. Wybicie na F4. No chyba tak. Roszadę zrobić trzeba. No jakieś C4 chyba, żeby trzymać trochę pola tutaj centralne i skoczkę na C3 za chwilę wstawimy. Rzuca się na mnie. Rzuca się. No słusznie, no niech się rzuca. Ma prawo. Aha, możliwe, tak była taka sytuacja smoku, że Carlsen miał problemy zdrowotne. Tak, zgadza się. Witam, w końcu pana znalazłem na live, jestem nowy w szachy. Poleciłby pan jakieś strony lub coś podobnego z ćwiczeniami? No to mamy stronę liczes.org, na której właśnie gramy turniej. Polecam, tu są fajne zadania do nauki dla początkujących. Fajna rzecz. Założenie konta jest banalnie łatwe. I tak zagrajmy, żeby już odciąć tlen hetmanowi i gońcowi. No, skoczek D4 oczywiście może zagrać, to zagramy goniec E3, będziemy się bawić dalej. Tutaj. No H3. H3 poproszę. Jak bije mi tutaj. Aha. Skoczek D4 i tutaj będę musiał odbić. A dobra, goniec mi się otworzy. Tutaj. A to bije hetmanem. No to biorę. Czy ja czegoś nie widzę? Słuchajcie. Tak, Piotr Nguyen gra F4 bardzo dobrze, z dobrymi wynikami, to się zgadza. Mam problem z Blicem, 5 minut względem Rapida, 10 minut różnica rankingu, 250 punktów, z czego to wynika? No, jak lubisz pomyśleć trochę, no to
To pewnie z tego to wynika, że lubisz grać dłuższe partie. I dlatego masz mniejszy ranking, a jak lubisz grać krótsze, jesteś lepszy, jesteś szybszy, to i ranking jest większy. Większość zawodników lubi chyba dłuższe partie grać. Przede wszystkim początkujący. Goniec na E3, tak planuję. No jest figurka więcej, jeszcze skoczek tutaj na D5, aby to utrzymać. Z gońcem zagramy. Przeciwnik w betoniarce. Na rapidę grają słabsi? No, może coś w tym jest. Dzięki. Psytywny wariacik. Pozytywny chyba miało być. Pozytywny też może być. No dobra, tutaj już wymienię hetmany, żeby było z głowy. Nie robię mi z klików. Tak, konto tu jest darmowe, nalicza się jak najbardziej. Podobno ma być darmowe na forever ever. Tak twierdzą tutaj właściciele. No dobra, wymiana poszła. Okej. Okay. Wezmę pionka, wezmę, już mam G4. I nic mi tymi wieżami już przeciwniku drogi nie zrobisz. Jeszcze koń E6, to powiem wam, że oddam tutaj tą wieżę. Bez żadnych problemów. Już ta pozycja jest totalnie wygrana. Zresztą tutaj grozi. No nawet mogę tak sobie zagrać. A tu już na F6. Przeciwnik pomógł. Dobra, dzięki. Lecimy dalej. Krzysztof, hetman z królem na jednej linii i czekałem, czy ty to wykorzystasz. Wykorzystałem. Prokreacja, wykorzystałem. Dziękuję, że jesteście tutaj w dużej liczbie, też na streamie. 77 osób widzę aktualnie. Fajnie byłoby też do setki dobić. No, ale wiem, że to też nie jest łatwe, ale mimo wszystko dzięki, że jesteście. Bardzo mi miło. Karol 1998030. No to może holenderską zagram. Teraz F5 z tej strony. Aj, będą gambity. Będą gambity grane. No nie lubię tych rzeczy. Powiem szczerze, nawet nie wiem, jak to za bardzo grać, ale zagram tak. Spróbować ciutkę zamieszać. Przeciwnik chciał zaskoczyć mnie, a ja zaskoczyłem przeciwnika. A szach i wywadzi mi pionka. Kurczę, zapomniałem o hetman H5. No dobra, ale gramy normalnie chyba. No przynajmniej przeciwnik się zajął tym pionkiem i mi hetman nie będzie robił krzywdy z królem. A tu za chwilę mam D5, jak dobrze pójdzie. A nawet mogę sobie E6, mogę D5 zagrać najpierw. Teraz już będzie chyba całkiem dobrze. Jak zagra mi goniec z szacha, to muszę w ogóle zagrać król F7, słuchajcie. Jak zagram tak, to on mi trzaśnie tu. Czy się utrzymuje tylko z szachów? To jest nauka i gra. Tak, prowadzę działalność gospodarczą już od 2011 roku. I z tego się utrzymuje, jeśli można to tak nazwać, oczywiście. Praca połączona z pasją. Jest bardzo dużo w ogóle takich instruktorów szachowych w kraju. Tutaj postanowię chyba nie bić tego pionka, tylko na rozwój zagrać. Którzy się tym zajmują w różnych miastach. Jest to bardzo, bardzo popularne. Mi się udało w miarę wcześniej zacząć być przed konkurencją, że tak się wyrażę. I w miarę sobie tutaj fajnie rynek rozbudować. Mam nadzieję, że to wychodzi mi dobrze.
Zresztą lubię to też robić, fajna sprawa. Dużo satysfakcji, bardzo dużo. Rozdaję pionki strzelcu, ale za rozwój, zobacz, za rozwój oddajmy pionki. Zobacz, hetman na B5 trochę stoi niezbyt. No tutaj jest pionek mniej, ale nie widać w ogóle na szachownicy tak wizualnie, że ten pionek jest mniej. Czy trenera trzeba znaleźć? No, jak chcesz grać w szachy lepiej, to opłaca się trenera znaleźć. Zbijemy tutaj z opcją taką, że hetman wchodzi na H4 i tam będziemy pałaszować króla. Tylko, że ja przypuszczam, że on mi tutaj rąbnie, to jeszcze w ogóle tak mogę zbić. Tak też chyba uczynię. Czy coś lepszego znajdę? Czy mogę dać szacha? On tak, mogę zbić tu. A nie, nie mogę, bo goniec na końcu broni wieżę. O, zbiję tego skoczka. Dwie figury za wieżę, to jest zawsze lepiej. Czy szachy wejdą do wszystkich szkół? Wiesz co, Smoku, wydaje mi się, że w praktyce jest to chyba prawie niemożliwe w naszym kraju. Tak mi się wydaje. To ten pomysł już dawno wszedł. Jest kilka szkół i w Olsztynie nawet, ale to się tak trochę jakby zaczęło i trochę się wykrusza. Wiem, że, no nie wiem, czy mogę tak mówić, ale chyba mogę. Wiem, że sporo nauczycieli po prostu nie chce tego robić, nie chce się uczyć, nie chce chodzić na kursy i uczyć szachów, bo nie czują tego po prostu. Może zbijemy. I są lekko, że tak powiem, może nie zmuszani, ale no tak jakby ci kazali iść na kurs, powiedzmy na 3 miesiące, a potem zacząć uczyć niemieckiego w szkole. Tu zostawimy pułapkę. No to ja sobie trochę tak nie wyobrażam. Fakt, szachy, nauczyć się w szachy jest trochę łatwiej niż niemieckiego, ale żeby dobrze nauczyć dzieci grać w szachy, no to jednak chyba lata doświadczeń, a nie taki kurs 3-tygodniowy czy 2-tygodniowy. No oczywiście zarazić szachami, jak ktoś jest świetnym pedagogiem, no to jak najbardziej, tutaj bez żadnych ujm, jak najbardziej. Zasady można poznać i dzieci zarazić przez pierwsze pół roku, czy rok nawet szkolny, powiedzmy przedszkole czy pierwsza klasa, ale potem no musi ktoś się zająć nimi, no jakiś specjalista, no co tu dużo ukrywać. Tak uważam. Zresztą jak ktoś chce grać dobrze w szachy, no to na pewno sobie znajdzie trenera, rodzice są przecież ogarnięci i to nie jest w tych czasach problem. Zaraz tutaj, co on mi chce zrobić? W ogóle ja mogę teraz tutaj zbić, żeby było ciekawie. Tak zrobimy. Za moich czasów, czyli 20 lat temu, można było chodzić na dodatkowe szachy w szkole. O, fajnie! Ja miałem to szczęście, że chodziłem regularnie do klubu szachowego. Jako 5-latek zacząłem i jestem za to mega wdzięczny, bo to nauczyło wiele, wiele. Dzięki serdeczne. Oj, nauczyło tego to bardzo dużo. Stiorra. Cóż to za zawodnik tutaj leci? Ostro i zdecydowanie. Maksymalna moc z nim walczy teraz. Byle nie na balety. Szachy w kanale ktoś tutaj ma. Nick, czy znamy tą osobę? Zaraz sobie zerknę. Radek. Mój YouTube. O, sprawdzimy. Serdecznie. Ktoś mi obciął czas. Ktoś mi tu obciął czas. No dobra, gramy E4 może. Chess hour. Obrona francuska. No to zagrajmy sobie D3. I skoczek D2. Może teraz taki plan z tej strony. Ok. Okej, no przeciwnik tutaj będzie grał w miarę szybko, nie ma wyjścia. Obciął czas, a ja to sobie spokojnie będę ustawiał figurki na jak najlepszych pozycjach. No to E5 i na E4 wskakuje. Jest całkiem sympatycznie. Jeszcze skoczek G6 pomaga mi w ataku, bo idę na H5. Chociaż też goniec C7 może zagrać. Taki ruch też wchodzi, tak mi się wydaje. O! No dobra, bijemy w przelocie i się ładujemy skoczkiem na aktywną pozycję.
Wołżański czarnymi? Jeżeli będzie D4, to oczywiście zagram. Spróbuję gońca wymienić. Ten goniec jest dosyć aktywny. Tutaj. No dobra, to wymienię sam. Ok, z powrotem. Ja od urodzenia chyba grałem, ale tak na poważnie zacząłem od 2 lat teraz i to dużo za późno na mistrza świata, ale może coś się uda w tych szachach osiągnąć. A pewnie, że się uda. To gwarantuję, że się uda. Trzeba tylko trenować. Tutaj nastąpiło zagranie. No dobra. Aha. Okej, już widzę pułapkę. Tak. Tak. I wieża E6. Sprytnie, sprytnie. Może tak, wieża E3 w takim razie. Szacha down. No i druga wieża wlatuje. Jakaś wymiana hetmanów. Nie wziął pionka mój przeciwnik. Nie chciał. To ja wezmę na E5. No to tak jest, jak się obcina czas i nie ma jeszcze dodawanego czasu tutaj przeciwnik, więc ma spore problemy. Zagrajmy F4. Jakieś sztuczki matowe się może pojawią. No i wieża E8 za chwilę. Albo goniec G6 z planem takim. Jeszcze goniec F7 jest sprytne, sprytne. Tak, zagrajmy. No czas. Też robi swoje. Witam cię, Black 94. Witam serdecznie. Niby mi tam wymawiają niektórzy, że gram dobrze, ale to od prawdy daleki jak stąd do Częstochowy. No pojęcie względne, no ktoś ma pierwszą kategorię, gra dobrze, ktoś ma mistrza FIDE, gra słabo, no wiadomo, różnie można interpretować. Tytuły szachowe, czy mam wytłumaczyć, jakie się zdobywa? No, każdy, kto gra w szachy, nie ma kategorii. Oczesz, tury na tory. Gambit Włożański miał być, tak? Piąta kategoria, czwarta kategoria, trzecia, druga, pierwsza. Tam po drodze są plusy. Jeszcze kandydat na mistrza, mistrz FIDE lub mistrz krajowy, to jest to samo w zasadzie. Mistrz międzynarodowy i arcymistrz. Żeby zdobyć kategorię, trzeba zagrać w turnieju, który jest dłuższy niż szachy szybkie. No i zdobyć kilka punktów i pierwszą kategorię, znaczy się pierwszą w życiu kategorię można zdobyć, piątą lub czwartą, nawet jedno, od razu, nawet trzecią można od razu zdobyć przy dobrych wiatrach. Schemat jest prosty. Okej, tu mi przeciwnik się rzuca. No dobra, jakoś tak spróbuję. Dobra, idziemy A6 tutaj. Może jakiś hetman A5 coś spróbujemy zamieszać. No dobra, B5 trzeba zagrać. B5 trzeba zagrać. W tym momencie. Czy miałem kiedyś szansę na IEM-a? Na czacie piszecie. Miałem dwie szanse, znaczy jedną bardzo bliską szansę na jedną normę. Bardzo blisko było. 5,5 punkta trzeba było mieć z 9. Ja miałem 5 punktów na 7, dwie partie do końca i dwie ostatnie przegrałem w Warszawie na Najdorfie. No, ale grałem z dwoma arcymistrzami dwie ostatnie, więc był problem. Tutaj widzę też na czacie, właśnie piszecie na Liczesie. A pytanie, jak to jest z tym CM-em? Jak się wbije 2200 FIDE, to można ten tytuł wykupić jakoś, czy jak to działa? Wiesz co, wydaje mi się, że 2300 trzeba mieć. Ostatnio ktoś mi to powiedział i chyba Hipolit mi to mówił. Chyba trzeba mieć 2300, ale nie jestem pewny. Może 2200 wystarczy, a gdzieś to trzeba sprawdzić. Nie mam pojęcia, także przepraszam, akurat tego nie wiem. Tu jeszcze jest opcja fajna na H3, jeżeli F4 to tutaj bitka. Pion zdobyty. No to myślę, że
Jakoś przeciwnik. No nie, no, wygląda dobrze. Ale wolę to czarnymi. Chociaż z drugiej strony. W zależności jeszcze, jaki ruch się wykona. Bardzo dobry ruch. Właśnie to chciałem powiedzieć. Bardzo dobry ruch goniec E2. Świetne posunięcie. Naprawdę bardzo dobre posunięcie. No dobra, taką mamy tutaj odpowiedź. Ok, no chyba uciekam. Wiem, że to jeszcze był taki strzał z szachem, ale może jeszcze nie teraz. O, to może teraz spróbujemy wymienić hetmanę. Dobra, tutaj, tutaj wisi na E4, goniec D7. Tu wisi teraz na A4 i lecimy z takim tematem. Dobijemy. Bierze B2. Dzięki smoku za linki. Da się wbić trzecią kategorię niezbyt znając się na szachach, czy tylko znając podstawy? Oj, trzecią kategorię to będzie ciężko zdobyć znając tylko podstawy. Czwartą można generalnie jakimś tam fuksem zdobyć. Piątą jest szansa duża. Czwartą myślę, że na czwartą to troszeczkę trzeba pograć. Ale jest szansa oczywiście, z czwartą można. Tylko że kwestia, po co ci czwarta słaba kategoria, jak lepiej troszkę poziom podwyższyć, prawda? Tak uważam. Ale da się, teoretycznie, matematycznie da się to zrobić. Ok, tutaj poszło, o, tak zagrajmy. No tutaj strategicznie tury na tory chyba jest lepiej u czarnych w tym wypadku. Skoczek sobie lepiej radzi po czarnych polach. No ale to jeszcze nie jest koniec gry oczywiście. Tak, zagrajmy w takim razie. Dzięki serdeczne. No to tak. I co teraz goniec ma zrobić? Kwiatelkę. Serdecznie dziękuję. Zemoplaya, dziękuję bardzo za followa. I zaraz zagram król F8 i wszystko się będzie trzymać. Jeszcze A5, król F8 i nie ma co grać. Słynne król F8, moi drodzy. I król F8, tak jest. Nie wpuszczamy wieży na E7. Dzięki serdeczne, tury na tory, dzięki bardzo. ...133 osoby. Wspaniały turniej. Bardzo wam dziękuję jeszcze raz, ale się cieszę, naprawdę. Frekwencja dopisała. Aż chce się grać. O, witam cię, Cigorindzie. No to Cigorindzie, gramy skoczek F3. Ok, B3 zagrajmy. A6, tak. A6 w tym momencie chyba nie. Ok, E3. No to znowu chyba mam tutaj bicie na F6. Ale zagrajmy tak, zobaczymy jak zareaguje przeciwnik. Słynne G4 Janka Krzysztofa Dudy, tak? No znowu grajmy tak. Będziemy grozić G5 i są problemy. Król F8, jak pewnie zna nasza histka szachuj do komisjanty. Nie, 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 dziękuję strzelcu, daleko mi od tego, nie, ja nie chcę tutaj, chcę mieć spokojniejsze życie troszeczkę, mniej stresowe. I 12 punkcików, brawo Pulchny, jest progres, pięknie. No wieża H7, no dobra, uderzę teraz tego skoczka, C4 wrzucimy, znowu z planem skoczek na C3, na D5 się władujemy. No dobra, tutaj jest bicie, tutaj. Ok, na G4 również wisi. No to możemy to po prostu obronić. Bierze G1.
Moim zdaniem, jak się zna ruchy figur, to ciężko o piątą. Wiesz co, wydaje mi się, że nie jest tak ciężko. Zbijemy. Jak robiliśmy turnieje dla przedszkolaków, no to wiecie, no, przedszkolaki znały ruchy, może nie wszystkie, jeszcze się niektóre myliły. No i zdobywają dzieci te piąte kategorie, ale to wszystko przez błędy przeciwników przede wszystkim. No to tak można by tutaj to powiedzieć, ale no nie, wydaje mi się, że piątą kategorię ma szansę każdy, znając ruchy, robiąc roszadę i widząc jakieś tam najprostsze bicie. No to wtedy piątka jest zdobyć w miarę łatwo. Na skoczek B4 oczywiście może, hetman B1, a tak zagrajmy, a zobaczymy, co ty na to, panie Cigorindzie. Będę chciał ci wieżę tutaj hapnąć. Okej, broni się, broni, twardo się broni, to jest dobry zawodnik, moi drodzy. Zagrajmy tak, aktywnie, jeszcze jedną figurką. Trzydzieści minut turnieju, a faktycznie, zagadaliśmy się. 30 minut. No, trzeba walczyć, moi drodzy, trzeba walczyć. Dobra, w takim razie tutaj. To tak? Tak? Wisi mi skoczek. Niech sobie wisi. Może ostro. Oj, podstawiłem skoczka na F3. Nie, nic z tych rzeczy. Tu Cigorin wszystko widzi na pewno. Podpuszczanie małe przeciwnika. Tu chce mi się zagrać skoczkiem na H4 za chwilę. To jeszcze nie będzie takie proste. Bo tam już Macik taki był fajny na G6. Na Tightlet Tuesday wczoraj było rewelacyjnie, rewelacyjnie. Puszczę filmik, no chyba najlepszy turniej ever. Poszło mi tragicznie. Tragicznie mi poszło. Ale partie były fajne, no ciekawe. Co tutaj się w ogóle wyrabia, szachuś? Tak, zagrajmy. Okej. No jest skoczek H4, jest figurka więcej, wchodzi na G6 za chwilę. No tak, zagramy. Bijemy. Tutaj? O co chodzi? Cigorind. Szacha damy. No na król C5 to przesadziłeś bardzo. I z powrotem. Dzięki, dzięki. Chyba było iść wkuwać przed egzaminem. Przegrałem z trzema ludźmi z 600 mniejszym rankingiem. Dzięki za grę wszystkim. No doktorze, powodzenia na egzaminie, to myślę, że ważniejsze w tym wypadku. Nic się nie stało. Jak to, że jest, że raz za win są 3 punkty? No jeżeli jest berserk, no to... Aha, jeżeli ktoś berserkuje i wygrywa 3 razy z rzędu, to dostaje te 3 punkty. Dawid Baran, witam cię Dawidzie. No Dawidzie, zagramy skoczek F3, no. Ostatnio popularny ruch szachusia. I B3. Okej, E3. Lecimy C4. Dobra, no i G4 wrzućmy od razu. Wieża G1. Będziemy się trzymać planu. Planu Dudy. Na Tightlet nie, na Tightlet jak zmienię debiuty, to jeszcze gorzej dostanę w ciry. Tak mi się wydaje. Ale dzięki za pomysł, szpaku. Zagrajmy sobie A3 spokojne, żeby hetman C2 sobie ruszyć.
No dobra, takie blokadki są tutaj możliwe jak najbardziej. Tak, żebym nie przesadził przypadkiem. Może coś tu przesadziłem, lekko, nie wiem. A, chyba nie. Chociaż tutaj, tutaj, tutaj. Dzięki serdeczne za followka. Witam cię. Gutold. Pierwszy człon tylko przeczytam, bo brzmi dobrze. No właśnie. Taki oto ruch. No to H3 muszę. No pewnie E4 jakieś tutaj pójdzie. Ok. Zagrajmy. Jak zagram tak, to mi na G4 rąbnie. Ale dobrze, na E4 będzie wisiał. No, prowokujemy przeciwnika, słuchajcie, raz, że do myślenia, a dwa, do tego, żeby nas mocno atakował. Skoczek nie ma życia póki co. Aha. Taki ruch tutaj został zagrany. No może tak, trzeba jakoś się rozbijać tutaj pionkami. Ok. Mówię, że F2. O tak. O tak muszę. Pionów trochę mniej, ale jest przynajmniej zadyma. Tak między Bogiem a prawdą, czarny ma tu świetną pozycję. Tutaj poszło. O, to, tego się nie spodziewałem. O, to jest pytanie, gdzie? Chyba tak. O, ciekawe, ciekawe pozycje. Jeszcze wieża G7 z atakiem jest. Dobra, o, trzeba wyprowadzić figurę. No, jest szansa na zrobienie długiej roszady. Pionki nas nie interesują w tym momencie. No dobra, biję. To po prostu, bo dlaczego mam tego nie zbić? Chyba zrobię długą. Robię tu długą. Prawda, że zwariowana pozycja. Mam tych pionów mniej. Bardzo dużo. Coś tam nie poszło. Taki ruch został zagrany. Dobra, bijemy na G7. W takim razie jakiegoś piona trzeba odbić czasem. No, wracam. Chociaż może niepotrzebnie. Tutaj będę pilnował. Wybił, wybił. Też bym chyba tak zrobił. Pozycja zaczyna się upraszczać. Tutaj, tak. Tam oczywiście też wieżę mogłem wziąć, ale tu mi na H2 wisiało. Lepiej w ten sposób tutaj utrzymać gońca w związaniu. No nie gońca, tylko hetmana i skoczka w związaniu utrzymać przede wszystkim. Dobra. Zagrał tak. Jak dalej? Może F4? Może F4? Zaraz się zastanowimy. A dobra, zagrajmy szalone F4. Trochę pionów poddajemy. Może się uda oszukać tu przeciwnika. A, widełki. No dobra, widełek nie widziałem. Okej. Zagrał widełki, miał prawo. Wracam. Ojej, tu wieżę podstawiłem na H1, to jeszcze lepiej. Ale pograłem, słuchajcie, teraz to już w ogóle jest chyba ciężko. Goniec w ogóle nie ma gry.
Żadnych sztuczek nie da się zrobić. Póki co, no chyba jakieś zagranie królem trzeba robić. Może tak? Tak. Aha. No właśnie. A no właśnie, szykuje się porażeczka. Zbyt mało figur. Próbujemy jeszcze sztuczek. Tutaj. To tak. O, to Dawid chyba zagrał niezbyt dobrze. Obym nie żałował tylko teraz tego ruchu. No dobra, to teraz nie jest najgorzej. Teraz nie jest najgorzej. No tak, trzeba coś się rozwinąć. Aha, tu nie mogę, kurczę. To też ten ruch chyba był zbędny. Ale dwa gońce może jeszcze coś podziałają. Tym bardziej, że jednego pionka wziąłem. Ależ pozycja. Szacha damy. Lecimy pionkiem do góry. Wezmę. Czy mogę wziąć skoczka? Oczywiście, ale tu mi poleci. To może być dosyć ryzykowne. Jak wolę, chyba bezpieczniej. No mógłbym tego skoczka wziąć, ale zagram tak. Tutaj zagrajmy. Król do centrum. Okej, tak. Tak. Dobra, idziemy pionem. Idziemy pionem. Ależ poza. No dobra, teraz już jest wygrana. No dzięki, Dawidzie, ale miałeś zwycięstwo w kieszeni. Miałeś to zwycięstwo. Do końca turnieju 16 minut. Chwila nieuwagi i z wygranej przegrana. No może bez przesady, ale już nie easy. No, zgadza się. No, Dawid gra trochę. Dawid w ogóle jest z Olsztyna, znajomym. Szachistą. Trochę talent spalony, że tak powiem, ale grał w szachy nieźle za młodu. Czy oczko, nie wiem, czy miał mata. Powiem szczerze, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Strzelcu po turnieju stream. Tak, kończymy, kończymy. Dobra, po tym ruchu jeszcze D5 nie było może. A może gambit hetmański odwróconym kolorem. Spróbujemy tutaj przeciwnika zaskoczyć. Okej. Dobra, tak można. Tak grali. Stawiamy na rozwój figur jak najszybciej. Może tutaj palnąć w ogóle na C4 za chwilę. A, on zrobił to szybciej. Na C5 zbił, to goniec idzie z tempem. Okej, pionek. No tak sobie zagrajmy. Grzecznie, roszada, okej. Izolowany pionek. Dobra, tak można, to wybijemy. No to tak, od razu. Dużo wymian. Pójdziemy na pozycję bardzo wyrównaną. Tak, z szachem i tutaj. Może tak. No i tutaj. I na słabego pionka będziemy się nastawiać. Zgoda, jedną wieżę może się wymieni.
Nie chcę wymian. Trzeba jakoś spróbować stroić może te ciężkie figury. Przy okazji jest obrana na punkt F7. Skoczek nie ma za bardzo gry. Póki co. Pozycja czarnych minimalnie lepsza. Minimalnie lepsza. A, tu wymiany. Wymiany następują. No dobra, wymiany następują, to niech następują. Okej. Może na E4. Skoczek tutaj, wieża tutaj, wieża C7 w ogóle, żeby było śmiesznie. I wszystkie linie zajęte. Bo takie proste to nie będzie. Zagrajmy G6, żeby nie było tutaj strzałki na F5. Ok. A tu wieża D2 chyba mam silny ruch. Wieża wchodzi do gry na aktywną pozycję. Talent spalony to chyba też się tak mogę określić, ale jeszcze można próbować. Jak się próbuje, to zawsze większe szanse niż jak się nic nie robi. Mądre słowa. Mądre, proste i na temat. Dobra, wieżówka będzie, myślę, że lepsza po wymianie. Ok, a tak jak zagram, to nie wezmę po prostu pionka? No tak. Dzięki, Simon, za zaufanie. No i czekamy dalej na kolejnego przeciwnika. Budziolek 9-6. Budziolek 9-6. Okej. No to gramy E5. Dobra. No grają, tak grają. Dobra, i teraz tak, tutaj się gra A6 na pewno. Bije. Zgoda. Tu chyba E4. Żeby utrudnić rozwój skoczkowi na F3. Wymiana to tym. Tak mi się wydaje. No i co to za pozycja? No spróbujemy tam związać. Tak. Okej. No i H4 lecimy. Trochę wyżej. Jak daje przeciwnik szansę na taką aktywną grę, to trzeba z tego korzystać. O, tu jakiś hetman D4 się będzie szykował. Ja teraz się zastanowimy, bo może zobaczymy, gdzie zagra, czy na F5, czy na E2. Po skoczku E2 tak się nawet zastanawiam, ale chyba tak. F6 po prostu. Chyba tak. A tak jeszcze poszło. Czy H3 przechodzi? F3. Widzicie? Ubiję. No musi to przechodzić. To po prostu musi przechodzić. Może źle policzyłem do końca, ale zaryzykujemy. Z takiego ruchu aż szkoda nie skorzystać po prostu. Dobra, musimy wybić tu. I teraz pytanie, czy zagrać tak? Jak on mi zbije, to goniec zbija. Król będzie nieco skrępowany tutaj. Chyba, że zagram tak. On zbija, ja zbijam. Tak, goniec F5. To wydaje się bzdurne, ale wydaje mi się, że jest ok, bo król do rogu się po prostu nie chowa i tu mam jakieś opcje. A jak nie wybije mi skoczka, no to no, musi wybić raczej. Dobra, bijemy. Ok. Aha, hetman G3 po prostu. To co ja tutaj zagrałem? No to nie pozostaje mi nic większego jak wybijanie pionków. Muszę G6.
No to jestem w czarnej. W czarnej. Tak, spróbuję. Łatwe to nie będzie. Niestety, będzie to bardzo trudne. No, jest ciężko, moi drodzy. Jest piekielnie ciężko. Jednak to poświęcenie nie spełniło swojej roli, jaką miało. No jeszcze tak spróbujemy. Jak jest w pionkach? Dwa pionki za tą figurkę. Czarna Mocy Klub, zgadza się. Subskrybencie, załapiesz się na 8 minut gry. Witam cię. No tak, wymiana jest nieunikniona. Tak, spróbujemy. Koniec ma zawsze jakąś ucieczkę, ale to zbyt. Ale jest taka ucieczka, już wiadomo. Stoi, bo stoi. A może zdwoimy jakieś wieże? Po prostu. No tak, widzę, że tutaj skoczek ma ochotę na aktywne pole. Będziemy jeszcze próbować czarować. Spróbujmy tym królem uciec po prostu w tą stronę. Czy jakieś A4 będziemy męczyć? Może tak? Od razu A4? Próbujemy. Dobra, niech będzie tak. Aha, po prostu wieża wchodzi. Muszę pasywnie bronić. Nic przyjemnego. Jak korupnie z tej, to jak z tamtej. Uciekamy, żeby skoczek nie dał szacha żadnego. Może E4? Może. No to pierwszą zbiję. Nabijemy. Szybciutko. Od razu tak, będziemy na A2 męczyć. Tak, tutaj jakieś opcje na E4. Może tak, C5. Tu jakaś wieża jeszcze wejdzie aktywnie do gry. Może się podziać jeszcze trochę. Miejmy nadzieję, że się trochę podzieje. A jednego szacha nie zaszkodzi. Strasznie pokręcona pozycja.
No tak, to groził. Tak zagram. A nie, to w ogóle źle. Wybijam tylko. A nie, dobrze w sumie zagrałem. Dobrze, dobrze, bo odbijam figurę. Jeszcze goniec jest. Z tamtej strony trzeba atakować. Szacha dajemy. Kolejnego. Żeby tu przypadkiem mata nie dostał. Tak. Aha, tu jeszcze trzeba twardo zagrać wieżą i bronić. No i tak już jest lepsza wersja niż to, co było wcześniej. A, tu podstawiłem, a tego wezmę. To jeszcze z szachem, tak? W ogóle lepsza wersja. To idę do góry. Cztery minuty do końca, tak. Zgadza się. Biorę. Oj, podstawiłem pionka. Kurczę, blade. Tutaj oszukałem przeciwnika. No, dzięki wielkie. Myślę, że wezmę, słuchajcie, już pauzę, ponieważ następne punkty się już nie będą liczyły do klasyfikacji. Okej, już czytam komentarze. Zrób, żeby pisać mogły tylko osoby, które dały follow'a. No może tak zrobię, pomyślę nad tym. Słyszałeś, że ostatnio chyba 36-latek bił GM-a, a mówią, że jak w wieku 15 lat nie masz, to już może nadzieję porzucać. Nie słyszałem tego strzelcu. Podobno był gość, co w 60 plus wbił GM-a. Był taki, tak, ale całe życie miał IM-a, więc ta siła gry już jakaś tam była zamrożona. Okej, no słuchajcie, 135 osób w sumie wzięło udział. Ktoś tam nawet nie rozegrał żadnej partii, ale zapisane osoby były, więc się liczy. No cóż, z góry przepraszam za zwycięstwo. Jakoś to poszło. Nie zagrałem żadnego swojego debiutu, chyba. Zobaczymy na końcu może walkę Alcybiada. Alcybiad ma dużo czasu. No, ta pozycja jest z pionem więcej dla czarnych. No wiadomo, że białe będą próbowały białe. A tu rozbić, nie, to bicie po prostu. No białe próbują, rzecz jasna. O, szach jakiś. Jakiś F5 szalone trzeba będzie próbować. Aha, tu jest pionek wzięty. No tak, to trochę niby łatwiej. No ale czarne powinny w miejscu stać po prostu. Jakieś sztuczki się jeszcze mogą zadzieć typu król G4. O. Hetman A5 chyba. No tak, król G4, żeby tutaj zagrać F5, coś takiego trzeba grać. No jest to remis, ale grać można oczywiście, tak. O, a z szachem! No i tak to się kończy. Niestety, tak to się kończy. No nic, Radku, nie wyszło. Okej. No dziś poszło super, Szpaku, oczywiście, że dziś poszło super fajnie. Skoczek F3 grać? No zobaczę, musiałbym troszeczkę też ten system podreperować. A tymczasem już mamy wyniki.
Takie jak widać, moi drodzy, gratulacje Kid39, gratulacje Stiora za miejsca w top 3. Serdecznie dziękuję Wam wszystkim za udział. Tak się prezentują następne tutaj wyniki. Nie wszystkich widać, niestety. Nawet nie mogę paskiem przewinąć. Michał Lawrocki, 21. Ładny wynik. No i świetnie, słuchajcie, pobawiliśmy się, dzięki serdeczne. O, pan Piotr Chris zajął które miejsce? 70. Troszeczkę porażek, ale i zwycięstwa były, fajnie. Goalkeeper, ładnie. Bardzo dobrze, nawet trzy z rzędu wygrane, świetnie. No i tak jak widać na załączonym obrazku, Trichard zagrał kilka partii i zrezygnował. No dobra, moi drodzy, Szmitek też zagrał kilka i zrezygnował. Moi drodzy, serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za fajnie spędzony czas, za frekwencję w turnieju. Przypomnę, 135 osób brało w nim udział. 81 miejsce, brawo. No i widzisz, Pulchny, o to chodzi. Bardzo ładnie. To nakręca małymi kroczkami. No i dziękuję serdecznie. Słuchajcie, do następnego razu. No, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.